panie i panowie, Bugatti Veyron. Merry Christmas! Dzień dobry Niemcy, dzień dobry Berlin. Witam was w kolejnym odcinku programu High Five, tym razem z zagranicy. Taki jeden wyjątkowy dzień, no ale wyjątkowa też okazja. Specjalnie na potrzeby Royal Trip High Five wynająłem na 2 godziny całą halę, żeby opowiedzieć wam w szczegółach o tym samochodzie szczególnie, ale pozostałe 250 również jest ciekawych. Zobaczcie, Bugatti Veyron. Niesamowity samochód. Ten samochód pierwszy raz na żywo, o dziwo, zobaczyłem w Monako. Możecie zobaczyć film z Monako. W Monako spotkałem się z Izą i jeździliśmy Bugatti Chiron. No nie wierzę w to. Pierwszy raz na oczy widzę Regerę. Co tu się stało? Bugatti Veyron. Ale ma przyciemnione szyby, więc nie widać. Jak w moim Challengerze. Ten samochód ma 1001 koni mocy i 1250 Nm momentu obrotowego, a do pierwszej setki przyspiesza w 2,5 sekundy. Co ciekawe, żeby uzyskać maksymalną prędkość, tam 380 chyba na godzinę, czy 375 w Veyronie, trzeba, tak jak pokazywałem wam kiedyś w Bugatti Chiron, na którym jeździłem, przekręcić drugi kluczyk. Spoiler się pochyla o 2 cm, zawieszenie się obniża aż o 6 cm. Co tam jeszcze? Kierownica jest sztywniejsza i wtedy możecie zapierdzielać, tylko najpierw znajdźcie dłuższy fragment drogi, bo trochę wam to zajmie. Mimo że przyspieszenie jest naprawdę szybkie, no to jednak ciężko znaleźć długą prostą, szczególnie w Polsce, do takich prędkości, nawet jakbyście nielegalnie chcieli tego V-Maxa robić. Podobno Bugatti Veyron ma od 100 do 200 km na godzinę czas poniżej 5 sekund, co jest niesamowitym wynikiem, patrząc na to, że auto jest z poprzedniej dekady. Ale ciekawostką jest też to, że z przodu, jak zauważycie, grill, on jest teraz tytanowy. Bugatti jako firma zdecydowała się na tytanowy grill. To wszystko dlatego, że podczas jednego z testów wyleciał im ptak i ten grill był wcześniej aluminiowy i rozwalił pół samochodu, naraził życie kierowcy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w końcu zdecydowali się na tytanową kratę. Naprawdę cieszę się, że w tym roku podczas Royal Tripa mogę pokazywać wam takie samochody. Przy okazji powiem wam, że partnerem tego Royal Tripa jest STS, oficjalny sponsor reprezentacji Polski, który specjalnie dla was, z okazji Daily Vlogów, przygotował dla was specjalną ofertę. Z kodem BUCZO30 możecie skorzystać z najlepszego bonusu powitalnego i podwoić swoją wpłatę nawet do 1200 zł. Czyli prościej mówiąc, wpłacając 300 zł na przykład, drugie tyle dostajecie od STS na konto bonusowe. Link w opisie, promocja ważna jest przez cały grudzień, specjalnie dla was. No i warto skorzystać jak najszybciej, bo najlepsze ligi europejskie wciąż grają, więc warto wykorzystać bonus. Pamiętajcie, musicie mieć 18 lat, żeby skorzystać z promocji. Zapraszam. Takich ciekawostek jeszcze, bo lubicie takie informacje o cenach, na przykład ceny opon. 42 tysiące dolarów, 170 tysięcy złotych, to jest dramat, dramatycznie. Wymiana oleju, 100 tysięcy złotych. Takie ceny, a w Chironie jest jeszcze drożej. I ten kolor co prawda w ogóle mnie nie zachwyca, nie chciałbym, no to głupio brzmi, jak powiem wam, że nie chciałbym Bugatti w takim kolorze, w każdym bym wziął, jakby rozdawali. Biały Chiron na przykład, z czarnymi dodatkami, był bardzo, bardzo ładnym samochodem i chyba Veyrona też bym tak zrobił. Ewentualnie może coś tam w pomarańcz, ale to super sport, trochę zajeżdża super sportem. Takich kilka ciekawostek obiecuję wam, że kiedyś pokażę wam ten samochód podczas jazdy, możliwe, że usiądę za kierownicą, ale chociażby pokazać w garażu, bo wiem, że kilku właścicieli w Polsce ma Veyrona, możliwe, że kiedyś się uda. A my teraz idziemy dalej, chciałem wam jeszcze pokazać kilka zarąbistych samochodów, na przykład LaFerrari. Włosi w latach 2013-2018 wyprodukowali auto, które ma prawie 1000 koni mocy. Teraz się właśnie ładuje chyba, z tego co widziałem. Przy okazji Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Roadster, oczywiście, że tak. Takim samym jeździłem, w zasadzie w takim samym kolorze. Możecie zobaczyć sobie film na kanale. A tutaj obok Ferrari SF90 też akurat jeździłem. Maserati MC20 przy okazji. Ale to chyba tylko na serwis albo jakiś detailing jedzie. Pierwszy raz na oczy widzę. No robi robotę. Ja pierdzielę. Piękny, piękny konfig. Piękna konfiguracja. Nie wierzę. Ferrari Enzo. Tych samochodów na co dzień nie zobaczycie w Polsce. Był taki jeden klasyczny materiał pewnego carspottera, który zareagował właśnie w taki sposób. Warto zdradzić w tym miejscu ciekawostkę, tylko nie mówcie nikomu, niech to zostanie między nami. Myślałem, że coś fajnego wyjechała, to tylko Mini Cooper. I takie tam MC20 sobie stoi. Auta są jednego właściciela prawdopodobnie, jest anonimowy totalnie. Nikomu nikt nic nie mówi, nikt nic nie wie. Jeżeli wy wiecie, to możecie mi na Insta napisać. Ale no mieć w swojej kolekcji Enzo, Veyrona, LaFerrari,
SF90 i inne samochody, to jest naprawdę, naprawdę gruby temat. Ale my w Polsce też mamy takich kolektorów. A tu niesamowita wyścigowa, którą ścigali się Dauer i BSL. Porsche 962C, z tego co pamiętam. Podobno do 917, wsiąść w taki samochód i jeździć nim na torze, robić rekordy świata, wyśrubować najlepsze wyniki. Samochód jest niesamowicie utytułowany w wyścigach Le Mans. Dauer stworzył istny bolid po prostu. Auto nieziemskie, mimo skromnego silnika, bo tam 2,6 litra, ale podwójnie doładowany, osiągał 620 koni mocy i jak 2,5 do setki przy Bugatti Veyronie robi wrażenie, tu macie 2,7 do setki i prędkość maksymalną 350 na godzinę. To jest coś niebywałego. Zobaczcie, jak tylko ten samochód wygląda. Jeden z nich, z tego co pamiętam, się rozbił. Egzemplarz, co ciekawe, 91 egzemplarzy tylko zostało wyprodukowanych. Jeden z nich się rozbił i tam było mega, mega głośna afera, wszystkie tytuły. Wiecie, auto za 5 milionów się rozbiło i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest, myślę, jeszcze więcej, tym bardziej ten egzemplarz jest jeszcze więcej warty. Już nie wiem ile baniek. No i zobaczcie, jak tylko nisko jest położony ten samochód. Tutaj macie rury wydechowe. No i bardzo grube opony. Hamulce, co to? 330 pewnie. Chyba z przodu i z tyłu są 330, z tego co pamiętam. No niesamowicie wygląda ten samochód, niesamowicie. Kilkaset kilowagi. To są właśnie takie perełki, smaczki. 24-godzinny wyścig Le Mans w takim małcie. Masakra. Zobaczcie tylko, jak on jest zbudowany. Wielka lota i oczywiście jedno miejsce. Lekko w prawą stronę skierowane. Z kierownicą lekko po prawej stronie. No i nie wiem, miażdżą mnie takie auta. Lecimy dalej. Lamborghini Countach. Niesamowity samochód. Te poszerzenia, to wszystko, to światło. To zwróćcie uwagę też, jak zbudowane są wydechy w ogóle. Lekko do góry idą. Silnik oczywiście macie z tyłu. Bardzo nietypowe felgi. Ma ciekawe, jak się jeździ na tych felgach. Ale co, pewnie szeroki kapeć. Oczywiście, że tak. Zobaczcie, jakie szerokie kapcie. Tu jest 335, co najmniej. Tak na oko. Ja cię sunę. A co do klasycznych modeli Lamborghini, muszę namówić swojego znajomego spod Warszawy, żeby dał mi kluczyki do... I tu was zostawię w niepewności. No i kolejny smaczek od Lamborghini, czyli Diablo. Wydechy, jak widzicie, to samo co w Countachu. A tu kolejne jest bliżej. Te jest bliżej, już nudne się robią. No i kolejny Lamborghini Diablo, a tu Espada. Coś niebywałego, że takie auto tu stoi. Tu, z tego co pamiętam, V12 na gaźnikach i około 350 koni mocy. W tamtych latach to kiedy? To z 50 lat temu produkowali takie auta. Coś niebywałego. Tu ty gadasz, bolid Formuły 1. Dajcie znać, co sądzicie o tym samochodzie. Czy wizualnie wam się podoba? Bo jest moim zdaniem bardzo kontrowersyjny. Tutaj Huracan Performante, ale... Tu są klasyki. Zobaczcie, kolejne dino. Kilka aut wyścigowych. Ale ładnie to wygląda, kurczę. Takie pomieszanie klasycznej motoryzacji i hypercarów. Najlepszych na świecie. Coś niebywałego. Piękne miejsce. Tutaj jest kolejna hala. Bardzo, bardzo dużo Mercedesów na tej hali. Zaraz przejdę i pokażę wam więcej. A tu macie dwie łodzie. Jedna jest na takim, no nie wiem, naczepa, przyczepa, bus. Zobaczymy, co tam się dzieje. Coś niebywałego. Nawet nie mam... O, już wiem. Chciałem powiedzieć, że nie mam pojęcia, ile to uczciwie. Bańkę, półtorej bańki musicie wyłożyć. Ale zobaczcie. Takie coś mieć. Nad Bałtykiem. Robi robotę. Jeszcze w takim busiku. Cudowne. Zobaczcie, co tutaj. BMW M1. Widzieliście kiedyś? Ja nigdy w życiu na żywo nie widziałem tego auta. Staram się nie zarysować tych aut nawet kurtką, więc trochę odejdę i pokażę wam może bardziej z tyłu. Bardzo fajny klasyczek, naprawdę bardzo rzadko spotykany. Kurczę, naprawdę cieszę się, że drzwi są otwarte, nie będę wchodził. Kurczę, ale kusi. Cieszę się, że mogłem tu przyjechać. Ceny tych klasyków naprawdę idą mocno w górę. Ale to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zdradzę wam coś, czego nikt nie wie. Nie mówcie nikomu, błagam, bo to zostaje tylko między mną a widzami Royal Trip High Five. Coś podobnego, żem kupił. Już dawno, dawno, ale nie będę wam pokazywał. Może na wiosnę pokażę. To zostaje niespodzianką, ale jaram się jak dziecko totalnie. Tam jest bardzo nietypowe auto, a w ogóle nie wiem, co to jest. Wygląda jak pomniejszona wersja Tesli Cybertruck. Zobaczcie. To jakiś prototyp. Z tego, co mi się wydaje. Szkoda, że nie ma żadnych... A nie, jest coś, zobaczcie. Są też takie wynalazki. Zobaczcie, kolejne dino.
Niesamowite. Niesamowite miejsce, bardzo, bardzo mnie urzekło. Cieszę się, że mogłem przyjechać tutaj. Najbardziej chyba z tych klasycznych samochodów się cieszę. Classic Remise, zrobiliście bardzo dobrą robotę. I wracamy do rzeczywistości. Opel Meriva czeka na mnie. Musicie koniecznie odwiedzić to miejsce, jak będziecie w Berlinie czy w Düsseldorfie. Nie mam żadnej współpracy z nimi, ale mam współpracę z firmą STS, która jest partnerem Royal Tripa i ma dla was tą promocję. Pamiętajcie, że z kodem Buczo 30 macie 30 zł na darmowy zakład od STS. A my widzimy się już jutro w następnym odcinku Royal Trip High Five, czyli w serii filmów, które pojawiają się codziennie aż do Wigilii. Trzymajcie się, do jutra, do następnego, cześć!